Hejka, witajcie na kanale Żółwie Książkowe, mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i dzisiaj przychodzimy do Was z odcinkiem założenia na nasz temat. Oczywiście na Instagramie prosiliśmy Was w skrzyneczce, żebyście pisali, nie wiem, co zakładacie na nasz temat, co o nas myślicie, my postaramy się dzisiaj do tego odnieść. No już dosyć dawno była ta skrzyneczka, po prostu mieliśmy jakieś inne plany nagrywkowe, więc no teraz przypomnę ten odcinek. I jak wiadomo, no nie będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie, ale oczywiście nie wykluczamy, że kiedyś pojawi się jeszcze druga część. Wybraliśmy, myślę, takie interesujące, fajne, o których chcielibyśmy trochę opowiedzieć, żebyście mogli nas lepiej poznać. No to tyle słowem wstępu, nie będziemy przedłużać, przechodzimy do pierwszego założenia. Pierwsze założenie. Jeden drugiego motywuje do czytania. Raczej... Pierwsze pytanie. I tutaj raczej nietrafione, ponieważ czasem zdarza się tak, że kiedy ktoś ma wyjątkowo leniwy czytelniczo dzień, ten drugi mówi mu, a poczytaj trochę, podgoń z TBR-em, ale generalnie kiedy już razem siędziemy i czytamy koło siebie, zdecydowanie się nie motywujemy. No i często raczej zagadujemy i właśnie rozpraszamy. Znajdujemy mnóstwo tematów, rozmawiamy o wszystkim, tylko nie robimy tego, co potrzeba, mianowicie nie czytamy. Nie kłócicie się między sobą, a jeśli już się zdarzy, to szybko się godzicie. No to jak możesz się do tego odnieść? No ja myślę, że nie kłócimy się może aż tak często, choć wiadomo się zdarza, a czy tak szybko się godzimy, też myślę, że dosyć tak. Ja myślę, że dosyć szybko się już godzimy. Bo to jest tak, że my mamy mnóstwo takich drobnych sprzeczek może w dzień, ale po tylu latach jakby, no już jakoś dogadywania się, mamy wyrobione sposoby na to, żeby się dogadać. Możemy wam powiedzieć jako ciekawostkę, nasza rodzina trochę się z nas śmieje, że większość konfliktów rozwiązujemy grając w papier, kamień i nożyce. Oj tak. Ale my się dosyć szybko się godzimy jednak. Mikołaj wpadł na pomysł nagrywania. No ja myślę, że jest to prawdziwe założenie. No jakoś tak było, że ja właśnie zacząłem oglądać BookTube'a i innych twórców. Jak spodobało mi się właśnie mówienie o książkach, takie nagrywanie. I tak trochę powiedziałam tobie właśnie, tak, takie osoby nagrywają i że coś takiego jest. I właśnie też się za nic jakby wkręciłeś w to. No to jest tak, że to było jakoś ponad rok temu. Wtedy, kiedy w ogóle myśleliśmy o założeniu kanału. Jakoś chyba największą inspiracją były dla nas Zaksiążkowane, które wtedy jeszcze były stosunkowo młodym kanałem. I właśnie jakoś tak sukces tak trochę nas zainspirował. One też są siostrami i my jako bracia pomyśleliśmy, że też taki team rodzeństwa na BookTube jakby wesprzemy. Tak, ale tak to zaczęło się właśnie nagrywanie. Możecie ze sobą spędzać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jest w tym trochę prawdy. Rzeczywiście trudno spotkać nas osobno. Razem rozpakowujemy zmywarkę, razem wynosimy śmieci. Tak, zdecydowanie. Jeszcze cały czas jakieś tematy właśnie się znajdą. Czasami potrafimy 2 godziny przegadać i później patrzymy, że już nie zdążyliśmy poczytać, obejrzeć serialu czy coś innego zrobić. Tematy rzadko nam się wyczerpują, ale to jest tak, że czasem, kiedy spędzamy ze sobą za dużo czasu, na przykład jeśli jesteśmy na jakichś wakacjach i tam wiadomo, mamy wspólny pokój w hotelu czy coś i wtedy jesteśmy ze sobą bardzo długo, to rzeczywiście potrafi rodzić jakieś konflikty, bo każdy z nas potrzebuje jednak trochę swojej przestrzeni, ale generalnie naprawdę spędzamy razem mnóstwo czasu i raczej dobrze się dogadujemy. Jesteście kompletnie innymi charakterami, ale nawzajem się uzupełniacie. To znaczy, jesteśmy trochę innymi charakterami, ale nie aż tak różnymi, mam wrażenie, jakby. No to jest tak, że jednak spędzając ze sobą sporo czasu, trochę upodobniliśmy się do siebie. A właśnie mamy sporo różnych, jakby tych samych zainteresowań, jakieś tam i filmy, seriale, muzyka, książki, coś z tym właśnie. I to jakby sporo jest tematów jednak wokół tego hobby. Wiadomo, nie znajdzie się dwóch takich samych osób i każdy ma jakieś swoje oddzielne cechy, takie, nie wiem, też przyzwyczajenia i każdy jakieś ma swoje wizje, można tak powiedzieć, ale generalnie, mamy dosyć podobne charaktery. Sławek jest bardziej artystyczny, kreatywna dusza w duecie. No chyba jestem bardziej tą artystyczną duszą. No trochę tak, też ze względu też na studia na przykład, które, na kierunek, który studiujesz. No trochę tak on jest. On się też wiąże właśnie z tym bardziej artystyczną, może dziedziną powiedzieć. Nawet chyba tak trochę w kanale obrałem trochę bardziej tą artystyczną część. Na przykład możemy wam powiedzieć, że u nas bardziej Mikołaj montuje nasze filmy. Ja na przykład w tym czasie zajmuję się opisami na YouTube albo robię miniaturkę. Często wiele plansz na Instagrama, to też moja dziedzina. Także chyba trochę tak jest, że trochę tak też się podzieliliśmy. Może być zbyt mocne, ale uważam, że jesteście niewierzący. Nie wydaje mi się, żeby to było zbyt mocne, także bez problemu możemy odpowiedzieć, że ogólnie jesteśmy wierzący, obchodzimy wszystkie święta katolickie i tak dalej. Do kościoła może nie chodzimy teraz zbyt często, oczywiście zdarza się na przykład przy okazji świąt wielkanocnych albo jakichś takich uroczystości, ale generalnie nie, myślę, że możemy całą naszą rodzinę zaliczyć do wierzących. Tak, jesteście raczej nieśmiali w kontaktach międzyludzkich.
To znaczy, jeśli chodzi o mnie, no to ja tak trochę tak jest, no. To tak jest z nowymi znajomościami, też nie mam za dużo okazji, żeby jakby poznawać nowych osób, ale jest tak raczej, że nie jestem aż taki otwarty na nowe znajomości, żeby jakby zagadać na przykład do kogoś i od razu jakieś tematy znaleźć. Ja tak samo, mam z tym jakiś taki problem. Generalnie jak już się rozkręcę i kogoś trochę poznam, to jest w porządku, ale tak myślę, że z nowymi znajomościami tak niekoniecznie są aż taki otwarty. Macie w planach jakąś większą współpracę z wydawnictwem? To jest tak, że my praktycznie w każdym miesiącu z jakimś wydawnictwem współpracujemy na zasadzie, że praktycznie w każdym miesiącu jakąś książkę mamy do przeczytania, do zrecenzowania, ale czy większa współpraca, no nie wiem, jeśli rozumieć przez to patronat, to tak jak już kiedyś mówiliśmy, bardzo byśmy chcieli, żeby jakąś książkę móc patronować, oczywiście jeśli będzie zgodna jakby z naszymi upodobaniami, jeśli w pełni ją zaakceptujemy. Tak, ale pewnie przyjdzie na to czas. Zdarza Wam się czytać te same książki w jednym czasie całą rodziną? No, całą rodziną może nie, natomiast chyba najpodobniejsze, że książki jakby że czytamy z naszą starszą siostrą. My mamy taki najpodobniejszy gust czytelniczy, właśnie. Bo jednak Helenka trochę czyta, może nie tak dużo, jak my byśmy sobie tego życzyli, ale generalnie jednak czyta bardziej takie dziecięce pozycje, a właśnie nasza starsza siostra Asia, no często możemy porozmawiać o książkach, bo to jest tak, że często ona testuje dla nas jakieś książki i po prostu tak odważniej po nie sięga i później nam mówi, czy by nam się spodobały. Tak, ale między sobą często czytamy te same książki. No właśnie, my jako razem. Okej, okay, kolejne pytanie. Od najmłodszych lat dobrze dogadywaliście się jako bracia? Trudno mi na to odpowiedzieć. To jest tak, że my dosyć szybko złapaliśmy taki naprawdę dobry kontakt, ale jednak kiedy byliśmy tak zupełnie w takim okresie dziecięcym, to chyba Mikołaj miał trochę swoich znajomych bardziej w swoim wieku, ja miałem bardziej w swoich. Jednak jakby no później tak się chyba trochę bardziej jakby... Już od dłuższego czasu, ale jednak trochę chyba... nie od najmłodszych lat. Tak, znaleźliśmy wspólny język. Mieliście piątki z języka polskiego? Raczej nie, ale to chyba wynika z tego, że generalnie nie byliśmy w szkole jakimiś super uczniami. No, tak. Chyba głównie wynika to z tego, że niezbyt dużo czasu poświęcaliśmy na naukę, ale muszę Wam powiedzieć, że co do języka polskiego, miałem taki czas w liceum, że polski jakby stał się jednym z moich ulubionych przedmiotów, tak jakby byłem na rozszerzeniu z biologii i chemii, ale w końcu zrozumiałem, że lubię język polski, przyłożyłem się do niego i może nie miałem piątki, ale zdecydowanie moje oceny się poprawiły. To znaczy ja też zdecydowanie wolę polski, może nie miałem też piątki, ale no wolę go niż matematykę, która nie jest jakby moją mocną stroną. I w ogóle te przedmioty właśnie ścisłe. Zdecydowanie. Kolejne założenie. Często gotujecie dla całej rodziny. No, jak już wspomnieliśmy, robimy wiele rzeczy razem i gotowanie to też jest jedna z tych czynności. No, że, no tak, właśnie, to jest tak, że... Rzadko gotuję jeden albo drugi, raczej jak już jesteśmy w kuchni to razem i coś gotujemy. Tylko z tym często tutaj raczej bym się nie zgodził. Oczywiście raz na jakiś czas w podziale obowiązków przypada nam gotowanie. Wtedy robimy to, myślę, że z przyjemnością, bo wspólnie gotuje nam się bardzo dobrze. Zawsze wtedy wymyślamy jakiś przepis, na który sami mamy ochotę i raczymy nim rodzinkę. Nie robimy tego może tak często, jakby oni sobie tego życzyli. Ale oczywiście, jak już gotujemy, to wspólnie. Ale zdarzy też coś upiec właśnie, na słodko bardziej. Tak. Więc nie jest tak często, ale zawsze zdarza się. Sławek ma słabszy kontakt z młodszą siostrą. No, chyba troszkę jest w tym prawdy. Mam wrażenie, że jednak ty trochę więcej też czasu poświęcasz Helence. Częściej coś razem obejrzycie, częściej razem się, nie wiem, coś pobawicie. Ale oczywiście, nie ujmując mi, tak samo lubię się czasem z Helą pobawić, czasem coś wspólnie rysujemy. Generalnie czasami też trójkę właśnie. Właśnie, chyba nawet wolimy, zawsze jest zabawnie, kiedy działamy tak w teamie. Ale też czasami zwołujemy właśnie klub czytelniczy. Każdy bierze książkę, siadamy w jednym pokoju. Później właśnie czytamy, więc też jest właśnie fajne. A chyba najwięcej śmiechu jest przy zabawie wspólnej Lego. No tak. Kiedy bawimy się klockami. Helenka też to właśnie lubi i chyba najbardziej właśnie jak już jesteśmy razem. Macie do siebie duży dystans. Trochę tak, trochę nie. To zależy od sytuacji, od... Ciężko mi też powiedzieć właściwie. Ja myślę, że mamy ze sobą, mamy duży dystans, kiedy na przykład my żartujemy między sobą, to wtedy myślę, że mamy większy dystans. W takich sytuacjach trochę zewnętrznych jeszcze ciągle nad tym pracujemy. Tak na YouTubie czy gdzieś cały czas się tego uczymy. Sławek jest bardziej marzycielski niż Mikołaj. No to jak byś mnie opisał? Czy bardziej? To nie powiedziałbym. No, może to też się wiązać z tą bardziej artystyczną duszą, bo to też mam wrażenie, że są takie w miarę podobne do siebie pytania. Ale czy bardziej? Ciężko mi powiedzieć. Jeśli chodzi o takie bardziej marzenia, takie trochę plany,
nie wiem, ja może troszkę bardziej jestem taki w tym sensie przykręcony, trochę częściej chodzę z głową w chmurach. Jeśli mamy to porównanie do przykręcenia, to zdecydowanie. No to jest tak, że ja często potrafię wejść tutaj do nas na poddasze, miałem wziąć jedną rzecz, wrócę ze wszystkim innym, tylko nie z tym, po co przyszedłem. Jesteście bardziej introwertykami niż ekstrawertykami. Myślę, że tak. Chociaż u mnie to też się zmieniło na przestrzeni czasu. Kiedyś tak bardziej w okresie podstawówki byłem no naprawdę odważniejszy. Z czasem jakoś to się tak trochę uspokoiło, aż teraz, kiedy można powiedzieć, mamy taką pracę, która trochę ogranicza nasz kontakt z nowymi ludźmi. Tak samo no, teraz, nie wiem, ani nie chodzimy na jakieś studia tak stacjonarnie, żeby spędzać dużo czasu, jakby, no mówię, jakieś nowe znajomości nawiązywać. Troszkę się jakby ograniczyliśmy do tak swojego towarzystwa, ale co by nie mówić, chyba trochę BookTube nas rozkręca, to jak prawda, myślisz? Tak, też, ja tak myślę, ale też nie ma w tym nic złego, że właśnie no, nie spotykamy się z jakimiś nowymi osobami, też no, nie zabieram aż tak nowych kontaktów. Oczywiście, każdy może robić tak, jak nam się podoba, ale naprawdę założenie kanału to jednak na pewno było jakieś wyjście ze swojej strefy komfortu. I oczywiście właśnie poznanie dużo nowych osób, na razie tak tylko wiadomo online, ale tak, to było takie lekko otworzenie się. Tak, oczywiście w przyszłości to się może zmienić, możemy się spotkać na żywo, niczego nie wykluczamy, zachęcamy. Jesteście bardzo rodzinni. No ja myślę, że tak, że też jakby mając taką dużą rodzinę i spędzając ze sobą bardzo dużo czasu, nie tylko my razem, właśnie z Helenką, z starszym rodzeństwem, to ja myślę, że tak, że może tak powiedzieć, że jesteśmy rodzinni. No to jest tak, że jednak każdy spędza mnóstwo czasu osobno, oczywiście my razem, ale tak jako rodzina, to jakoś dzielimy się tak i rzadko spędzamy wspólnie czas, na przykład grając w gry planszowe, ale myślę, że jak już się zbierzemy, to tak naprawdę czasem fajne rzeczy potrafią z tego wyjść. Mikołaj jest rozgadany, Sławek jest tym, który raczej słucha podczas rozmowy. Tutaj chyba nie trafione. Znaczy, to też nie jest tak, że ty cały czas gadasz, a ja słucham. Ja mam wrażenie, że się w miarę rozkład sił jest tak porówno. Oj, ale ja mam wrażenie, że jak rozmawiamy z kimś, to częściej ja przyjmuję inicjatywę. Aha, że między sobą? Nie, bo ja zrozumiałem jako między sobą, bo wtedy jest jakby w miarę porówno. Nie, bo to jest tak, że jeśli mamy mówić między sobą, to nie, to raczej tak dobrze się znamy, że jakby każdy ma coś do powiedzenia. A nie tak z obcą osobą, jeśli rozmawiamy, albo z kimś takim mniej znajomym, jak w trójkę musimy porozmawiać, to raczej ty bardziej jesteś tym mówiącym. Tak, raczej ja przyjmuję inicjatywę. Może wynika z tego, że jestem starszy? Może, ale to w takiej sytuacji to tak. Mikołaj się częściej denerwuje. No to teraz ty możesz powiedzieć, co o tym sądzisz. Ja myślę, że coś w tym jest. To jest tak, że na przykład w sytuacjach domowych nasza mama ma dosyć specyficzne poczucie humoru i wiem, że ty szybciej potrafisz się na nią zdenerwować przez to. A nieprawda, ty też się denerwujesz często. Nie, ja ogólnie myślę, że nawet tak u nas jakoś łatwiej ci podpaść niż mi. Może dajesz tego powody, żeby mi podpaść. Wiesz co, chyba zaraz się tutaj pokłócimy na ekranie. Nie, no może coś w tym jest, że się szybciej denerwuję, ale też nie jakoś często, żeby nie było, że co chwilę będę denerwowany. Ale myślę, że szybciej ode mnie. Troszkę tak. Już teraz ostatnie założenie. Bardzo dbacie o książki. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy. A co do książek, no to może ty się wypowiedz, albo nie, ja powiem za ciebie. Mikołaj bardzo dba o książki, wręcz no, można powiedzieć, że pedantycznie dba o książki. No tak, ja mam bardzo, jakby, można powiedzieć, nie wiem, obsesję, może nie obsesję, ale takie bardzo dużo, bardzo mi zależy właśnie na tym, żeby te książki były w takim idealnym stanie. Tak, czyli kiedy niosę sobie kubek z wodą, nie mogę go postawić na regale, chociaż jest naprawdę tyle miejsca, po prostu muszę go postawić gdzieś indziej, bo zaraz Mikołaj, wiecie, na regale. Ale jakby na regale się rozlało, to cała półka żeby była zalana. Nawet nie tyle jedna książka. No, także no, nie, ja akurat dbam o zagięcie rogów, na przykład nie zaginam rogów w książce, kiedy przestaję czytać, tylko zawsze muszę mieć zakładkę. Wiadomo, mogę włożyć chusteczkę, ale nie zaginam. Tak samo o grzbiety, no bardzo mi zależy na tym, żeby te grzbiety jednak były niezłamane. Wiadomo, że jak kupuję książkę używaną, trochę tańszą, no to na to mogę przymknąć oko. Natomiast staram się, żeby te grzbiety właśnie były niezłamane, no i generalnie, żeby te książki się ładnie prezentowały na regale i tak w ręce też. No. A jedzenie podczas czytania to chyba jest dla ciebie największa zbrodnia. Ale ja sam nie jem, ponieważ nie umiem za bardzo, jakby tak trzymać jej, skupić na czytaniu. Ja się nie dziwię, jak czytasz książki papierowe, bo jak wiecie, ja czytam bardzo dużo e-booków, praktycznie ponad połowa moich czytanych książek to są e-booki. Wiecie, wtedy naprawdę można sobie coś podchrupać w międzyczasie, to akurat w niczym nie przeszkadza. Ja kiedy już mam książkę papierową, że staram się o nią zadbać, bo trochę ty mnie tego nauczyłeś. No ja myślę, że to jest ważne, żeby te książki właśnie wyglądały estetycznie i żeby się fajnie prezentowały na regale. To już wszystkie pytania. No bardzo się go fajnie nagrywało, tak przyjemnie. Mam nadzieję, że ty się czegoś dowiedzieliście o nas więcej właśnie po tym odcinku. No myślę, że była ku temu okazja. Ja generalnie bardzo lubię nagrywać takie pogadankowe odcinki i raz na jakiś czas po
recenzjach książek fajnie jest tak trochę opowiedzieć o sobie, bo przyznam, że sam u innych twórców bardzo lubię tego typu filmy. Ja tak samo, takie Q&A, właśnie takie założenia. To się fajnie ogląda, ponieważ może właśnie tak poznać osobę. A wy dajcie znać, czy wystarcza wam na naszym kanale właśnie takich filmów, w których możecie nas trochę poznać, właśnie takich typu Q&A, założenia. Możecie napisać, czy coś was zaskoczyło, czy spodziewaliście się naszych odpowiedzi. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. A za ten odcinek wam już dziękujemy. Jak zawsze zapraszamy na naszego Instagrama, nazwa wyświetli się na ekranie. Oraz nasze konta na Goodreads i lubimy czytać, a wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej, zachęcamy do subskrypcji kanału. To wiele dla nas znaczy i będzie nam naprawdę miło. Tak, możecie zostawić też komentarz, łapkę, najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!